Patrzymy na Matkę Najświętszą i podziwiamy jej zaufanie oraz poddanie swego życia Jezusowi, służbie Jego tajemnicy, Jego obecności pośród nas. Dziś, w sierpniową środę, naszym różańcem chcemy mówić Jezusowi, że nie opuścimy Go nigdy, że będziemy jak Jego Matka, zapatrzeni w to, co On czynił i chętni będziemy, by Jemu samemu służyć. Sierpniowe dni, choćby myślą, prowadzą nas na pielgrzymie szlaki ku kaplicy cudownego obrazu. Na Jasną Górę, jak mówił Jan Paweł II, przychodziliśmy wiele razy prosić Maryję o pomoc w walce, o dochowanie wierności Bogu, Kościołowi, Ewangelii, Krzyżowi, Jego pasterzom. Przypominał, że u stóp Pani Jasnogórskiej trwaliśmy wiernie przy Kościele, gdy był prześladowany, gdy musiał milczeć i cierpieć. Mówiliśmy zawsze Kościołowi tak. I ta chrześcijańska postawa była aktem wielkiej do Niego miłości. Teraz z różańcem mówimy Bogu tak. Módlmy się za siebie nawzajem, w tych nowych czasach, w świecie pełnym niepokojów i odchodzącym od wiary, potrzebujemy odnowienia naszego tak dla Boga. Tyle różnych ważnych rzeczy czynimy, podejmujemy tyle ważnych aktywności. Szukamy szczęścia, szukamy pokoju serca oraz poprawy naszego bytu. Bez więzi z Panem Bogiem, bez stawiania Go na pierwszym miejscu, czeka nas fiasko naszych działań. Nie dlatego, że źle pracujemy, że się w ogóle nie staramy, ale dlatego, że nasze życie bez Boga, bez moralności nie będzie mieć mocnego fundamentu. Będzie jak piękny dom, ale niestety zbudowany na lotnym, niestabilnym piasku tylko ludzkich wysiłków. Modlitwą powracajmy do pięknych postaw Maryi, do właściwego porządku wartości w naszym życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.